Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.